Witajcie, kochani. Chciałam się z wami podzielić otwarciem, ale nie tego listu, tylko jeszcze innego, bo ten to jest Naczelny Sąd Lekarski, Naczelna Izba Lekarska. Priorytet polecony za zwrotnym poświadczeniem. Musiałam smutnemu listonoszowi wiele podpisów co podać, ale tutaj mam coś chyba przyjemniejszego. Też listonosz też polecony, ale myślę, że to otwarcie będzie o wiele przyjemniejsze. Też zobaczycie, to się zobaczymy, czy to jest to, o czym myślę. Może nie, może jakaś niespodzianka. Ta-dam. Zdrowie bez leków i mam nadzieję, że to jest mój artykuł. O, Henryk Różański, proszę bardzo. Proszę, Kapuściński. Łukasz Łuczaj. O, i Robert Wagner. Sama śmietanka, że tak powiem, towarzyska. Miło mi, że jestem też w tym gronie. Tutaj szukam, jest. O, mój artykuł, mity i przesądy w homeopatii. Bardzo ważny temat. Na przykład, przeczytam wam kawałeczek z tego wytłuszczonego. Działanie dobrze dobranego leku homeopatycznego widać bardzo szybko. W zależności od ostrości stanu mogą to być sekundy, minuty lub dni. Przesąd, jakoby homeopatia działała wolno, czy jakby na efekty działania leku homeopatycznego trzeba było długo czekać. Nic bardziej mylnego. W kolejnym artykule opowiem o królestwach homeopatii, czyli jak rozróżnić, czy pacjent potrzebuje leku roślinnego, zwierzęcego czy mineralnego. Bardzo ciekawa wiedza. Pozdrawiam was serdecznie.